sprawie przesunięcia środków pozostałych po realizacji zadania powierzonego pod nazwą budowa parkingu przy ulicy Potrzeba. Paragraf pierwszy. Przesuwa się środki finansowe pozostałe po realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych pod nazwą budowa parkingu przy ulicy Kurczaba na realizację zadań w zakresie prac remontowych dróg, chodników i osiedlnego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie w dniu przyjęcia. Proszę bardzo. Kto chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Znaczy, ja bym tutaj prosił o sprecyzowanie, jak zostały środki, ja bym to wziął na to oświetlenie, cośmy rozmawiali i dopisał, że wtedy na oświetlenie... Już odpowiem, oświetlenie jest zadaniem inwestycyjnym. No niestety w tym momencie nie zostanie przyjęte do realizacji. Te środki, jeżeli powiedzieć się prosi, ja mówię, gdyby się okazało, że chodzi o dowierzchnię, nie byłoby problemu. Te środki, żeby było jasne, są w wysokości 69 czy 8 tysięcy. I one były blokowane ze wszystkich zadań, które m.in. z Kurczaba, ścieg jednego, były blokowane. I w tym momencie one wracają tylko do pozycji wyjścia, były blokowane w związku z zadaniem inwestycyjnym. I tyle myślone. Jeżeli chodzi o... I jak rozumiem, nie możemy zrobić tej lampy przy ogródku kordanowskim, ani tutaj na dole przy 23. Już odpowiem panu, z tego co wiem, w tym momencie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu nie przyjmie takiego zadania do realizacji, ze względu na to, że to zadanie inwestycyjne wymaga pewnej dokumentacji plus realizacji i powiedzą, że no w tym momencie nie przyjmą ze względu, że jest końcówka roku, dlatego na remontu będzie robiona w ramach tych środków, to żeby była jasne, one wracają do punktu wyjścia, to jest to, co było zablokowane, bo mogą rady tylko Prokocina dopisać, jeżeli chcą, do zadań powierzonych w zakresie remontu drugich chodnika próby wykonania tego oświetlenia. Natomiast tak jak mówię, według mnie w tym roku mówię, to jest moje zdanie, nie jestem tego, ja nie jestem po prostu. Możemy kontynuować Kurczaba, wymiana... Znaczy ona będzie kontynuowana, bo to jest w tej środku. Ja wiem, ale z tych środków i możemy również, tego co wiem, to na przykład, że zrobić wymianę opraw. Jakich opraw? Tak, ale nie, to może być inwestycyjny. Poprzez ubamy na remonty. No. Już opowiadam, z remontu były zabierane środki. W tym momencie, jak Państwo sobie policzą sumę remontu, ona jest mniejsza, dyspozycji niż została rozdysponowana, bo one były zablokowane na tym parku. To co mówiłem, że kosztorysy ZIFIT-u, aby ogłosić przetarg, mają się niejako do rzeczywistości. Parking miał kosztować nawet u kosztorysów, nie pamiętam, 180 tysięcy, potro 120 czy coś takiego. Te postaci od tym wracają tak jak były, mówię, no to są te zablokowane czy dalej. Pan Donat tu pytał przetargi idą na część zadań, natomiast ta podstawa część jest blokowana do czasu powrotu tych środków do... Czyli możemy zapisać kontynuację Kurczaba. Ale to mówię, to jest już wpisane, panie Marku. Ale gdzie jest wpisane? Jest wpisane w ramach prac na Prokociniu. Ale żeby te środki... Ale te środki nie mogą tylko wrócić na kontynuację Prokocina, bo one były ogólnie zabezpieczone. W tym momencie, jeżeli mamy jeszcze czasu te środki, to w Prokocinu byłoby 200 tysięcy, a na jedną już tak byśmy leciło. Ale ta część środków... została przewidziana na Prokocinu? Nie, ta nie może. To nie jest całość, tylko ta część, która jest przewidziana... Ona wraca na to. Do tej kwoty będzie robione, co było tam, nie pamiętam, 130? 118 tysięcy. Do tej kwoty one wraca do tej kwoty po prostu. To jest, mówię, to jest tak w tym momencie, bo ja chciałem, żeby cała ta kwota, ona by wyglądała 180 tysięcy, a w innym osiedlu byłby w tym momencie brak. Broń Boże, zabierać komuś. No nie, ja tylko mówię, jak to wygląda. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Tak, mówię, że jeżeli nie możemy wykonywać, możemy... Znaczy, ja mogę zapytać, jeżeli będzie... Wymianę opraw, oni mówili, to tak. Z panem Rafałem, że... Jest możliwa wymiana opraw. 300 zł, chyba mówi... Jest możliwa wymiana opraw. Ja jeszcze zapytam na radę, widzicie, żeby nie być ten, czy jest możliwe przyjęcie tych zadań do rajda. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę do pierwszego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? To jest przeciw. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały. W sprawie. Tych środków na tym wyczerpaliśmy.